Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Agnieszka Janczura i zapraszam do obejrzenia cyklu filmów stworzonych przez Fundację Idea dla Ciebie, dedykowanych zarówno osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z nowoczesnymi technologiami, ale także dla osób bardziej zaawansowanych. Na końcu każdego filmu przedstawiam ciekawostkę ułatwiającą pracę z komputerem lub smartfonem. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, jak korzystać z aplikacji YouTube, Facebook, Google Maps i Google Earth. Na końcu filmu poznacie sprytny i bardzo prosty sposób, jak oglądać na YouTube filmy bez reklam, nie płacąc za to ani złotówki. Zapraszam! YouTube to serwis internetowy, który umożliwia bezpłatne oglądanie, umieszczanie i komentowanie filmów i filmików o bardzo różnej treści. Możemy tu znaleźć filmy i reportaże o tematyce historycznej, kulturalnej czy przyrodniczej. Możemy szybko odnaleźć i obejrzeć teledyski do naszych ulubionych piosenek czy porady dotyczące motoryzacji, gotowania i wiele, wiele innych. Ikona YouTube to biała strzałka na czerwonym tle. Wystarczy kliknąć w nią raz i YouTube jest włączony. Ważną rolę pełni tutaj wyszukiwarka, ponieważ jeżeli chcemy znaleźć na przykład teledysk naszego ulubionego zespołu, ale nie pamiętamy dokładnie jego tytułu, wystarczy, że w tym okienku na górze wpiszemy nazwę naszego ulubionego zespołu, na przykład ABBA. Klikniemy wyszukaj i YouTube sam znajdzie nam wszystkie teledyski tego zespołu. Załóżmy, że chciałabym wysłuchać tej piosenki. Wystarczy kliknąć w jej tytuł. W prawym dolnym rogu znajduje się taki kwadracik, który włącza nam tryb pełnoekranowy, czyli możemy zobaczyć ten teledysk na całym ekranie naszego telefonu. Jeżeli chcemy wyjść z trybu pełnoekranowego, również klikamy w tę ikonkę w prawym dolnym rogu. Teledysk możemy w dowolnym momencie zatrzymać, klikając na ekran i na te dwie kreseczki. Później również w dowolnym momencie możemy kontynuować jego oglądanie. Proszę zwrócić uwagę, że pod filmem, który wybraliśmy, pojawiają się miniatury innych nagrań o podobnej treści, które YouTube po prostu podpowiada nam, zachęcając do ich obejrzenia. Pod nagraniem najczęściej znajdują się również komentarze. Komentarze można rozwinąć w tym miejscu, klikając w tę strzałkę. Sami również możemy napisać taki komentarz. Wystarczy, że założymy swoje konto w tym serwisie, klikniemy w okno Dodaj komentarz i już możemy dzielić się naszymi spostrzeżeniami z innymi użytkownikami YouTube'a. Pod każdym filmem znajduje się także nazwa kanału, na którym zostało zamieszczone konkretne nagranie. Klikając w tę nazwę, możemy zobaczyć inne filmy, które zamieścił dany twórca. Jeżeli treści, które są na tym kanale, podobają nam się, możemy kanał subskrybować, klikając w czerwony przycisk Subskrybuj, dzięki czemu będziemy otrzymywali powiadomienia od razu, kiedy na tym kanale pojawi się coś nowego. Ale YouTube to nie tylko piosenki. W wyszukiwarce YouTube możemy wpisać dowolny temat, który nas interesuje. Załóżmy, że ktoś interesuje się historią XX wieku. Możemy wtedy w wyszukiwarce wpisać hasło na przykład Bogusław Wołoszański. Klikamy wyszukaj i YouTube pokaże nam filmy nagrane przez Wołoszańskiego, jak również możemy znaleźć tu audiobooki, czyli nagrania jego książek czytanych przez lektora. Czekali wyprężeni i uroczyści, aż z bocznych drzwi prowadzących do kuchni wyszedł niski mężczyzna z kosmiki. Jeżeli jeszcze Państwo nie korzystali z tej aplikacji, to zapraszam, aby spróbować. Facebook to najbardziej znany serwis społecznościowy, w ramach którego możemy komunikować się ze znajomymi, możemy tworzyć grupy osób o wspólnych zainteresowaniach i dzielić się różnymi wiadomościami i zdjęciami. Facebook pozwala użytkownikom publikować zdjęcia, grafiki, filmy czy linki do stron zewnętrznych, wymieniać się wiadomościami, tworzyć grupy zainteresowań, organizować różne wydarzenia czy nawet prowadzić transmisje na żywo. Aby korzystać z Facebooka, klikamy w tę ikonę białej litery F na niebieskim tle.
Jeżeli nie macie Państwo konta na Facebooku, warto poprosić kogoś o pomoc w jego założeniu. Mając konto, możemy wysyłać zaproszenia naszym znajomym. Klikamy wtedy w tę wyszukiwarkę na górze, w ikonę lupki i wpisujemy imię i nazwisko osoby, którą znamy. Na przykład Zosia Nowakowska. Jeżeli ta osoba ma konto na Facebooku, to możemy do niej wysłać zaproszenie, klikając dodaj do znajomych. Facebook umożliwia nam przeglądanie tzw. postów, czyli informacji oraz zdjęć, które zamieszczają nasi znajomi. Możemy także niektóre z nich lajkować, czyli polubić, klikając w tę ikonę oraz w napis lubię to. Wtedy autor danego postu zobaczy, że ten post nam się spodobał. Możemy także komentować różne informacje oraz zdjęcia, które znajdziemy na Facebooku, klikając w opcję dodaj komentarz. Następnie w oknie napisz komentarz piszemy na przykład pozdrawiam. Możemy dodać uśmiech. I aby nasz post ukazał się na Facebooku, klikamy w tę strzałkę, czyli udostępnij. A jak na Facebooku zamieścić własny post, czyli jakąś informację lub zdjęcie? Załóżmy, że chcemy zamieścić zdjęcie z krótkim opisem. Wchodzimy w galerię, wybieramy odpowiednie zdjęcie, klikamy w ikonę udostępnij, wybieramy Facebook aktualności. Możemy dodać tutaj dowolny tekst, na przykład piękne wiosenne kwiaty. I aby zdjęcie to zostało upublicznione, klikamy opublikuj. Z kolei Google Maps to bardzo szczegółowa mapa całego świata, która stanowi bardzo użyteczne narzędzie, szczególnie wtedy, gdy wybieramy się w jakąś podróż. Google Maps umożliwi nam nie tylko wyszukanie konkretnych obiektów, czyli domów, sklepów czy zabytków, ale także obejrzenie ich z poziomu danej ulicy, czyli tak, jakbyśmy rzeczywiście tam byli. Rozwiązanie to pomaga także obliczyć czas podróży z dowolnego miejsca A do dowolnego miejsca B, bez względu na to, czy poruszamy się samochodem, rowerem, pociągiem czy pieszo. Dawniej wybierając się w dalszą podróż, aby szybko dojść czy dojechać do celu, warto było zabrać ze sobą mapę. Dziś mapę nie tylko całej Polski, ale całego świata możemy mieć w telefonie w postaci map Google, czyli inaczej Google Maps. Ikona Google Maps wygląda w ten sposób. Wystarczy na nią kliknąć raz i pojawia nam się mapa z zaznaczonym miejscem, w którym aktualnie się znajdujemy. Za pomocą jednoczesnego ruchu dwoma palcami możemy pomniejszyć lub powiększyć tę mapę. Ale przejdźmy teraz do tego, co najważniejsze, czyli jak taka mapa może nam się przydać na co dzień. Załóżmy, że chcemy wybrać się do Gdańska i zwiedzić Muzeum Bursztynu. W tym celu w tym polu na samej górze, gdzie mamy napis wyszukaj tutaj, wpisujemy albo dokładny adres miejsca docelowego, albo po prostu Muzeum Bursztynu w Gdańsku. I klikamy w lupkę. I zobaczcie Państwo, w ciągu kilku sekund system odnalazł dokładną lokalizację obiektu, który nas interesuje. Mamy tu także tak zwaną opcję Street View, czyli widoku na dany obiekt czy nasze muzeum z poziomu pieszego. W tym celu klikamy w to okienko i możemy zobaczyć, jak dokładnie wygląda budynek muzeum i jego okolica. Ale to, co jest dla nas ważne, to w jaki sposób możemy tam dojechać i ile czasu nam to zajmie. W tym celu klikamy w okienko Trasa. I tu na górze pojawia się nam miejsce na dwie lokalizacje. Punkt początkowy podróży i miejsce docelowe, w którym automatycznie wpisany jest już adres Muzeum Bursztynu. Jak wybrać punkt początkowy? Klikamy w to pierwsze okienko. I mamy do wyboru lokalizację, w której obecnie się znajdujemy, czyli Twoja lokalizacja i inny, dowolny punkt początkowy, który możemy wybrać na mapie. My chcemy wyruszyć z miejsca, w którym właśnie się znajdujemy, więc klikamy Twoja lokalizacja. Google wyszukał nam najlepszą trasę i pokazuje nam ją na niebiesko.
Pokazuje nam także czas podróży, który wynosi 4 godziny 31 minut, jeżeli będziemy jechali samochodem. Ale gdybyśmy chcieli poruszać się środkami transportu publicznego, wystarczy, że klikniemy w tą ikonkę pociągu i okaże się, że transportem publicznym do Gdańska pojedziemy 6 godzin 29 minut. Natomiast gdybyśmy chcieli iść pieszo, zajmie nam to 3 dni. Możemy także wybrać się rowerem, co zajmie nam prawie 21 godzin. Wróćmy do samochodu. Możemy też pomniejszyć mapę i powiększyć, po to, aby zobaczyć dokładnie całą naszą trasę. Jest to o tyle ważne, że gdyby na naszej trasie pojawiły się korki, Google Maps zaznaczy je na czerwono i natychmiast będziemy o tym wiedzieli. Na szczęście nasza trasa do Gdańska jest czysta, więc możemy się pakować. Aby aplikacja Google Maps mogła nam podpowiadać w czasie podróży, klikamy Rozpocznij. I po prostu ruszamy w drogę. Teraz przedstawię Państwu, jak działa Google Earth, który umożliwia nam obejrzenie ze szczegółami niemal każdego zakątku świata. Przejdźmy teraz do ostatniej fajnej aplikacji, którą chcę Państwu w tym odcinku pokazać, czyli do Google Earth. Czy wiecie Państwo, że cały świat został sfotografowany? A jak go zobaczyć? Właśnie dzięki tej aplikacji, która ma pełne dane satelitarne 3D i bardzo dobrą rozdzielczość. Dlatego nie wstając z fotela, w jednej chwili możemy przenieść się w dowolne miejsce na świecie i zobaczyć go z takiej perspektywy, jakbyśmy właśnie tam byli. Ikona Google Earth wygląda w ten sposób. Klikamy na nią raz i pojawia nam się trójwymiarowe zdjęcie kuli ziemskiej. Za pomocą jednego ruchu palcem możemy zobaczyć ten obraz z dowolnej strony. Podobnie jak w mapach Google, przesuwając po ekranie dwoma palcami, możemy powiększyć dowolny jego fragment. Ale to nie wszystko. Załóżmy, że chcielibyśmy wybrać się na wycieczkę do Paryża i zobaczyć wieżę Eiffla. Nic prostszego. W lewym górnym rogu znajduje się menu. Wystarczy go rozwinąć i w oknie Szukaj wpisać wieżę Eiffla. Klikamy w lupkę i czekamy kilka sekund. I zobaczcie Państwo, możemy z lotu ptaka zobaczyć wieżę Eiffla oraz cały Paryż. Ale to również nie wszystko. Kiedy klikniemy na ikonę ludzika, większość ulic podświetli nam się na niebiesko. Tutaj również możemy zobaczyć ten tak zwany street view, czyli widok z ulicy z perspektywy przechodnia. W tym celu klikamy na jedno z tych niebieskich miejsc. Proszę zobaczyć, jesteśmy tuż pod wieżą Eiffla. Możemy się także rozejrzeć dookoła. I właśnie w ten sposób możemy przenieść się w dowolne miejsce na świecie i poczuć się tak, jakbyśmy właśnie tam byli. A spróbujmy się teraz przenieść do Nowego Jorku. Wpisujemy w polu Szukaj Statua Wolności. Klikamy lupkę. I Google Earth przenosi nas nad Oceanem Atlantyckim do Nowego Jorku. Tutaj również możemy włączyć Street View, kliknąć w jedną z niebieskich ulic i zobaczymy Nowy Jork z perspektywy turysty. A teraz wspomniany sposób na oglądanie treści na YouTubie bez reklam i bez opłat. W tym celu należy pobrać przeglądarkę Brave, zainstalować ją i w tej przeglądarce oglądać filmy na YouTube. Sposób ten działa zarówno na telefonach, jak i na komputerach.
Mark Fisher w książce Sekret milionera napisał takie zdanie. Ludzie, którzy tracą czas czekając, aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na działanie jest teraz. Mam nadzieję, że film ten był dla Państwa przydatny i zachęcił Was do korzystania z aplikacji internetowych. W następnym odcinku pokażę Wam, jak założyć i korzystać z poczty e-mail. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia! Thank you.